Witajcie kochani, Sylwia Kocoń z Duch i Materii. Przybywam tutaj do Was, żeby przypomnieć o czymś niezmiernie ważnym, żeby przypomnieć każdemu z Was i sobie również o tym, że my naprawdę możemy doświadczyć takiego życia, które być może nam się w tym momencie wydaje zupełnie nierealne, które być może jest tylko jakąś jedną wielką wizją, jest wizjonerskie, jest no właśnie takie bajeczne, może nawet nierealne. Ale tak naprawdę musimy sobie uświadomić to, że to, czego doświadczamy obecnie, jest tym, na co sobie pozwalamy, jest tym, w co wierzymy. I teraz ja nie zwracam się tylko do kobiet w tym momencie, ale ponieważ jestem sama kobietą i wiem, jak mocna potrafi być, jak potrafiła mocna być w moim sercu tęsknota za samą sobą, dlatego też chciałabym przypomnieć każdej jednej z Was, z nas, samej sobie, jeszcze raz ponownie, żeby nigdy nie rezygnować z siebie, żeby zawsze zwracać uwagę na to, jak my się czujemy, jak Ty się czujesz w tym momencie. Dlatego, że ja sama rozpoznaję w sobie, że są takie momenty, kiedy niby pozornie wszystko jest okej, niby to życie jest tak ładnie pozbierane, poukładane, gdzieś tam dopasowane, wpasowane i wszystko powinno grać. Ale kiedy siedzimy ze sobą, czegoś brakuje, jest jakaś pustka, jest jakieś poczucie bez sensu, jest tęsknota za czymś, co jest nieodgadnione bardzo często. I to wszystko sprawia, że kiedy my to próbujemy gdzieś tam jeszcze ukryć, zakopać, udawać, że tego nie ma, odwracać od tego głowę, a często tak robimy, to staje się coraz intensywniejsze i w pewnym momencie to jest wręcz nie do zniesienia. Dlatego, że jest w nas tęsknota za tym, żeby sięgnąć po to życie naprawdę, żeby naprawdę się wynurzyć, naprawdę pokazać, kim Ty jesteś, naprawdę sięgnąć po swoje marzenia, po swoje pragnienia. I kiedy jesteś w tym miejscu, gdzie czujesz ten dyskomfort, gdzie czujesz tą pustkę, gdzie czujesz tą tęsknotę i próbujesz ją w jakiś sposób stłumić, to może pojawiać się i na pewno będzie pojawiać się wiele różnych emocji, które tak naprawdę nie są po to, żeby robić Ci na złość, nie przeszkadzają Ci, ale przypominają Ci o tym, że nie żyjesz w swoim autentyzmie, że nie żyjesz pełnią życia, że nie sięgasz po to, co jest Ci tutaj naturalnie od życia cały czas oferowane i dawane, że nie pracujesz nad tym, żeby przetransformować swoje limity, swoje wierzenia, dlatego że każdy moment, Twój sposób postrzegania życia, sposób, w jaki Ty patrzysz na życie, to są Twoje pudełka, to są Twoje ramy, to są Twoje ograniczenia. I dopiero kiedy przyjrzysz się tym ramom, zobaczysz, okej, ja wierzę w to i w to, że to jest realne, to jest niemożliwe. I w tym momencie będziesz mieć jasność, jak Ty spoglądasz na siebie i na życie i będziesz mogła sięgać po więcej i więcej. I to oczywiście nie będzie jakiś kwantowy skok z dnia na dzień, z sekundy na sekundę, bo to jest za duża odległość, żeby uwierzyć, żeby naprawdę w sobie, w rdzeniu, w sobie poczuć, że to jest dla Ciebie możliwe na ten moment. Ale to będą stopniowe kroki dla każdego z nas w innym tempie, ale te kroki będą miały miejsce i będziesz stawiać stopę o ten chociażby milimetr dalej za strefą komfortu tego, którą znasz w tym momencie, za strefą komfortu, za linią komfortu i nagle będziesz się przekonywać, ojej, to ja mogę więcej, ojej, to ja wcale nie muszę tkwić w tym scenariuszu, który mi nie odpowiada. Ojej, to tam się jeszcze to dla mnie kryje i tyle jest do eksploracji. I życie jest o tyle fajniejsze i o tyle pełniejsze. I każda z nas to czuje, każdy z nas to czuje, ale ja jako kobieta mówię za nas, głównie kobiety. I wierzę głęboko, że my jesteśmy właśnie tymi, które potrafią wyjść z tej strefy komfortu być może z większą jakąś taką lekkością, z zaufaniem, z racji tego, że mamy ten pierwiastek żeński, który jest spontanicznością, wolnością, który jest wolny sam w sobie, który jest przepływem w większym stopniu niż mężczyźni, ale oczywiście to się tyczy nas wszystkich i każdy z nas ma tą jakość żeńską w sobie. W każdym razie, kochani, kochane, do czego zmierzam? Do tego, żebyśmy nie zapominały o sobie, do tego, żebyśmy pamiętały, że życie jest pełne potencjału, jest piękne i to my sami rysujemy sobie swoje własne granice, swoje własne ramy,
tego, co jest dla nas możliwe i tego, co jest niemożliwe. I tylko my sami, z racji tego, że to my same sobie je szkicujemy i zaznaczamy, tylko my same możemy równocześnie je dla siebie przekształcić, przetransformować, poszerzyć i wtedy przekonać się raz po raz, kolejny i kolejny, że można więcej, że można szerzej. W innym wypadku, jeżeli tego nie będziemy robić, ta tęsknota w nas będzie i będzie coraz większa i będziemy się zastanawiać, dlaczego ja nie jestem zadowolona, dlaczego moje życie mnie nie cieszy tak, jak powinno mnie cieszyć. Przecież mam fajną pracę, mam fajną rodzinę być może nawet, ale dlaczego ciągle czuję gdzieś to niezadowolenie, gdzieś to narzekanie, gdzieś ten negatyw, dlaczego on się przebija, dlaczego pojawia się złość, dlaczego pojawia się smutek. One nie są po to, żeby robić ci na złość. One są po to, żeby przypominać ci o tym, że jest coś więcej i że ty nie żyjesz tym życiem, którego pragniesz doświadczać dla siebie w tym momencie. To są twoje drogowskazy, to są twoje przypominacze i warto właśnie w taki sposób na nie spoglądać i tak właśnie z nich korzystać, jak z największego daru. Więc teraz, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to dla ciebie też nie tylko była inspiracja i przypomnienie, ale również podpowiedź, co można zrobić dalej. Jeżeli jesteś teraz w takim miejscu, w którym czujesz gdzieś tą pustkę, tą tęsknotę, która czasami albo częściej się przebija i chciałabyś smakować tego, co ja nazywam pełnią życia, chciałabyś wiedzieć, jak to jest, chciałabyś wiedzieć, jak to jest więcej, jak to jest szerzej, jak to jest pełniej. A nie wiesz jak, nie wiesz od czego zacząć, nie wiesz w ogóle, co to znaczy dla ciebie. Zacznij od początku, kochanie. Zacznij od przyglądnięcia się temu, co jest teraz w twoim życiu i szczerze sobie odpowiedz. Czy to jest moje, czy ja chcę tak żyć, czy to mi daje zadowolenie? I potem poprzez serię mądrych, otwierających pytań, tutaj bardzo przydatne jest ukierunkowanie, wsparcie, skorzystanie z jakiegoś wsparcia, czy to indywidualnego, czy grupowego. Ja zawsze do tego zachęcam, bo jest to bardzo, bardzo cenne. Dlatego, że to, od czego musisz zacząć, to powrót do siebie. A powrót do siebie to znaczy odgrzebywanie siebie spod różnych, w różnych, różniutkich warstw tego, co nie jest tobą, a w co uwierzyłaś, że jest twoją tożsamością. Bo to tam, pod tymi kośćmi, pod tymi szczątkami, pod tymi konceptami, ramami, to tam będziesz powoli odkrywać siebie, siebie prawdziwą, smak tego, jak chcesz się czuć, smak tego, za czym tęsknisz, przypomnienie siebie. Każda z nas jest unikatowa, inna. Każda z nas chce w jakiś sposób być w tym świecie. I być może jesteś kobietą, która ma takie poukładane życie, ale marzysz o tym gdzieś w sobie, w głębi, żeby oddać się jakiejś spontaniczności, żeby smakować tego, tej wolności, żeby oddać się inspiracji, kreatywności. To jest dla nas takie naturalne. I my mamy w sobie wszystko. Z jednej strony możesz chcieć być przykładną, cudowną matką, opiekunką, partnerką, gospodynią, panią domu, panią swoich włości, swojej posiadłości. Możesz chcieć być kobietą sukcesu, biznesu. To wszystko ma tutaj miejsce. Ale są też w tobie takie miejsca, takie jakości, które pragną tego biegania po zroszonej trawie o poranku, gołymi stopami jej dotykania, tego puszczania siebie wraz z wiatrem, po prostu przed siebie, w niewiedzy, bez planowania, bez kontroli, w zaufaniu, w radości tej chwili, oddania się fali kreatywności, bez oczekiwania, co ma z tego wyniknąć, co ma mi to dać, jakie korzyści, bez spekulacji, bez konkurencji. Tego wszystkiego nauczyło nas życie, nauczył nas świat. Ale my jesteśmy istotami, które są wolne i które chcą doświadczać każdej chwili w taki wolny sposób też. I wtedy możemy jedno z drugim łączyć. Możemy łączyć ducha i materię, możemy łączyć przepływ z zakotwiczeniem, żeńskie i męskie. I wtedy doświadczamy coraz większej pełni życia i smakujemy różnych jego odsłon. I do tego cię z całego serca zachęcam. Zachęcam cię do tego, żeby to eksplorować, żeby wracać do siebie. Jeżeli masz ochotę zrobić to w ramach takiego większego ukierunkowania, ja również na łamach Duch i Materii oferuję takie drogowskazy, zazwyczaj grupowe. Jednym z nich jest cudowny program odkrywania siebie, odkrywania pragnień i sięgania po nie, magnetyczny umysł szeptany sercem.
Zachęcam Cię, jeżeli masz ochotę, żeby z niego skorzystać. Jest kolejna edycja, odbędzie się już 19 lutego, ale to nagranie nie jest promocją mojego programu, bo na to jeszcze będzie czas i pora. To nagranie jest przede wszystkim dla Ciebie przypomnieniem i dla mnie przypomnieniem. I mam nadzieję, że zainspiruje Cię w jakiś sposób, żeby zanurzyć się w sobie, żeby dać sobie czas bez presji, bez oczekiwania, kiedy to i jak ma się stać, żeby odkryć siebie na nowo, żeby usłyszeć siebie, żeby rozpoznać, co mną nie jest, bo kiedy rozpoznajesz to, co tobą nie jest, to wtedy też coraz łatwiej, z większą lekkością i swobodą widzisz to, co jest tobą. To po prostu się dla ciebie wynurza. Więc nie siedź już w dyskomforcie, nie udawaj, że tego nie ma, jeżeli tak tego teraz doświadczasz, ale wróć do siebie, kochanie. Zobacz, czego pragniesz, za czym tęsknisz, jak chcesz się czuć. Niech to będzie twój najcenniejszy drogowskaz. Jak ty chcesz się czuć, co jest dla ciebie priorytetem, co jest dla ciebie ważne na ten moment. I ta tęsknota za tym czuciem zacznie prowadzić cię do sytuacji, do okoliczności, które będą ci proponować coś, jakąś zmianę, jakieś nowe ukierunkowanie. Czy to zawodowe, czy finansowe, czy partnerskie, to nie musi być zmiana radykalna, wielka, bo tutaj też może pojawić się lęk, że coś stracę. To może być delikatne przetransformowanie, to może być po prostu twoje nowe spojrzenie na siebie, na życie. Cokolwiek by to nie było, będzie to pełniejsze, będzie to prawdziwsze, będzie to prowadzić cię do siebie, do domu, do ciebie prawdziwej i tego ci życzę z całego serca. Wraz z tym nowym rokiem, z cudownej, pięknej Nowej Zelandii, która niezwykle mnie inspiruje, dlatego tak dużo tutaj nagrywam, bo czuję się tutaj zainspirowana i to karmi moją duszę, to karmi mnie i tym się dzielę, bo to po prostu przeze mnie płynie i życzę Ci z całego serca, żebyś Ty też mogła żyć właśnie w takim coraz większym przepływie, pamiętając o nim na co dzień, wracając do siebie, tak jak każda z nas się tego uczy. Żyjąc tym przypomnieniem i swoją prawdą. Kochanie, życzę Ci cudownego dnia. Pozdrawiam serdecznie. I jeszcze tutaj pokażę, jak tutaj jest cudownie i pięknie. Pa!